Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witajcie na kolejnym treningu. Dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniami, które zarówno będą oddziaływały i na mięśnie nóg, i na mięśnie ramion, i na mięśnie posturalne. A oprócz tego, w związku z tym, że do zakończenia naszego pierwszego cyklu treningowego już zostało naprawdę niewiele czasu i wyzwanie kondycyjne, do którego się przygotowujemy, jest tuż, chciałbym, żebyśmy zrobili sobie jedną pełną serię takiego wyzwania kondycyjnego. Docelowo takie serie zrobimy 3 21 maja. Dzisiaj jedna z nich, tak żebyście wiedzieli już, z czym dokładnie przyjdzie nam się mierzyć. Dzisiejszy trening z nowymi kijeczkami, także może też uda mi się ze dwa słowa o nich powiedzieć. A tymczasem zaczynamy tradycyjnie. Zapraszam od rozgrzewki. Dwa ćwiczenia, które chciałbym, żeby pojawiły się w dzisiejszej rozgrzewce, będą bez kijków. Także kije możemy sobie odstawić. I pierwsze ćwiczenie, które chciałbym, żebyśmy wykonali, polega na tym, żeby wykonywać zamaszyste wymachy ramion w taki sposób, żeby klaskać sobie za plecami z przodu, przed klatką piersiową, za plecami nad głową, za plecami przed klatką piersiową, za plecami nad głową, za plecami przed klatką piersiową, za plecami nad głową, za plecami przed klatką piersiową, za plecami nad głową. Tu, dynamicznie. W zwolnionym tempie. Przód, tył, góra, znowu do tyłu, przód, tył, góra, 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 przód, tył, góra, do tyłu. Dynamicznie. I mi się pomyliło. Spróbujcie sobie tak przynajmniej z minutkę pomachać, a na pewno fajnie tutaj ta góra nam się rozgrzeje. I drugie ćwiczenie rozgrzewkowe, które chciałbym, żebyśmy wykonali. Wykonajcie sobie w taki sposób, że stajemy na lekko ugiętych kolanach. Głównie będziemy pracowali na górnym odcinku tułowia, tak żeby rozruszać zarówno ramiona, ale też odcinek piersiowy kręgosłupa, czyli leciutko kolano ugięte, pochylamy się delikatnie do przodu i wykonujemy sobie takie szybkie skręty, nawet nie tyle tułowia, co szybkie skręty samych ramion. I one nam tu ładnie rozruszają ten górny odcinek kręgosłupa. Tu hop, 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 hop. Oczywiście może powinniśmy zacząć wolniej, tak żeby wpaść w odpowiedni rytm, poczuć, czy to ćwiczenie jest dobre dla nas, czy nic nas nie boli, czy jesteśmy w stanie to dobrze wykonać i dopiero przyspieszamy. Około 20-30 sekund, może nawet minutę, chwila przerwy i jeszcze raz. Ćwiczenie wzmacniające, które wybrałem na dzisiejszy trening, nazywa się spacer do deski. Może nie jest to idealne ćwiczenie do wykonywania w mieście na betonowych ścieżkach. Pokrzywy też nie są do końca mile widziane, więc jeśli nie macie terenu, w którym można komfortowo to ćwiczenie wykonać, to myślę, że spokojnie możecie je wykonać również w domu. Zobaczcie, jak to wygląda. Wykonujemy sobie 2-3 serie. Myślę, że po 8-12 powtórzeń powinno być optymalnie, ale pamiętajcie, dostosujcie ćwiczenie indywidualnie do własnych możliwości. Wykonujemy ćwiczenie zarówno możecie wykonać do zejścia na przedramiona, tak jak za chwilę to pokażę, ale pokażę też wersję, wydaje mi się, no, na pewno łatwiejszą, czyli do zejścia na wyprostowane ramiona. Zaczynamy. Startujemy z pozycji stojącej, schodzimy się w dół, idziemy nisko, nisko, schodzimy do podporu na przedramionach, chwila na dole i z powrotem w górze.
Schodzimy sobie powoli na ramiona, schodzimy do deski na przedramiona lub na wyprostowane ręce, jak ci wygodniej, jak ci, znaczy wiadomo, że wygodniej na wyprostowane, więc jeśli możesz na wyprostowane, to na wyprostowane, jeśli możesz położyć na przedramiona, to zejdź na przedramiona. I tak wykonujemy sobie, spróbujmy 10 powtórzeń. 2. Jak mówiłem, myślę, że te 8-12 powtórzeń to jest optymalne. Chwila przerwy, regulujemy oddech, odpoczywamy i jeszcze to samo w dwóch seriach. Powodzenia! Moi drodzy, jak wspominałem we wstępie, do naszego wyzwania kondycyjnego zostało już bardzo mało czasu, więc myślę, że to jest czas najwyższy, żebyśmy zaczęli sobie już wykonywać pełne serie, te, które będą się składały na nasze wyzwanie kondycyjne, więc dzisiaj jedna seria, ale docelowo na wyzwaniu zrobimy 3. Jedna seria będzie się składała z 10 przysiadów, 10 pajacyków bez podskoku i 5 spacerów do przysiadu. Już pokazuję, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy sobie od 10 przysiadów, przysiadów sumo, czyli na szeroko rozstawionych nogach. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potem wchodzą pajacyki bez podskoku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 5 zejść do przysiadu, nogi do tyłu, nie to co ręce dzisiaj, tylko tu, nogi do tyłu, 2, 3, 4, 5, więc myślę, że taka jedna seria pokaże Wam, jak to będzie wyglądało w całości. Myślę, że nie jest źle. Spróbujcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wasze siły wyglądają na dzień dzisiejszy. Moi drodzy, w ćwiczeniach rozciągających dzisiaj 2 ćwiczenia. Jedno na klatkę piersiową, drugie na pasmo tylne mięśni nóg. I szczególnie to drugie ćwiczenie chciałbym, żebyście pomału zaczęli uskuteczniać coraz częściej, bo mam wobec niego już za jakiś czas niecne plany. Zacznijmy od rozciągania klatki piersiowej. Złap sobie kije po obu końcach. Przełóż wysoko nad głową. Muszę sprawdzić, czy nie ucina. Poczekajcie. Ok, jest dobrze. Jeszcze raz łapiemy sobie po obu końcach. Przekładamy nad głową tu daleko, daleko w tył, tak żebyście poczuli, że tu rozciąga nam się mocno klatka piersiowa. Chwilę sobie wytrzymujemy do momentu, gdzie czujesz, że jest to cały czas jeszcze na granicy wytrzymałości, tak? Także nie przekładamy aż rąk, nie wiadomo jak, powolutku oddychamy, stopniowo mięśnie zaczną się uelastyczniać, rozciągać i zakres ruchu będzie można zwiększać. Bardzo ważne ćwiczenie dla wszystkich tych, którzy na co dzień dużo siedzą przy komputerze i w samochodzie, bo klatka piersiowa w tym momencie, w czasie tej pozycji siedzącej, jest bardzo mocno przykurczana. Na szczęście Nordic Walking wzmacnia mięśnie grzbietu,
rozciąga mięśnie klatki piersiowej, ale dodajemy sobie to ćwiczenie jak najczęściej. I drugie ćwiczenie wielokrotnie już wykonywaliśmy i wykonujmy je jak najczęściej, czyli skłon po nogach z tyłu w lekkim rozkroku. Zazwyczaj robimy w dużym rozkroku. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zmniejszyli ten rozkrok tak na szerokość bioder. Kije z tyłu powolutku. Na razie opuszczamy się tyle, ile możesz, tak, żeby utrzymać kolana wyprostowane. Nie walczymy na siłę, żeby zejść jak najniżej i uginać kolana. Jeśli możesz to zrobić w takim zakresie, tylko do połowy, bardzo dobrze. Wytrzymaj spokojnie, będziemy sobie szli z czasem coraz niżej. Nisko. Czy u was też są już muchy i komary? U mnie się zaczynają. A było tak przyjemnie. Dobra, jesteśmy nisko. Stopniowo. Prawdopodobnie po około 20-30 sekundach poczujecie, że mięśnie z tyłu zaczynają się uelastyczniać. Ten pierwszy opór się zmniejszył i można delikatnie przyciągnąć się kijami jeszcze do nóg. Patrzymy w ziemię. I wytrzymujemy. Kolana cały czas proste. Można sobie złapać za kolana i docisnąć tak, żeby utrzymać je wyprostowane. Wykonujcie to ćwiczenie jak najczęściej. I ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszy trening. Jeśli jesteście zainteresowani kilkoma słowami o kijach, to jeszcze zostańcie, a tymczasem żegnam się i do zobaczenia już wkrótce na następnym treningu. Moi drodzy, kije, z którymi dzisiaj chodziłem, to kije marki Vipole, podstawowy model o regulowanej wysokości, model Vipole Vario. Przyznam, znaczy powiem tak, że Vipole miało dość nieudany start w Polsce, a jest to naprawdę firma z bardzo dużymi włoskimi tradycjami i we Włoszech te kije są bardzo, bardzo popularne. Natomiast w Polsce jakoś nie mogą się przebić między Gabela, Fizana a Leki. No, myślę, że są tego warte, żeby troszeczkę o część tego Nordic Walkingowego rynku powalczyć. I akurat ten model, mimo że jest podstawowy, to automatycznie ja go porównuję też z podstawowymi modelami Fizana, Leki i Gabela i uważam, że w niczym niczego im nie brakuje. Co więcej, rękojeść i paski mocujące dłoń do kija, ale moi drodzy, są najwyższej jakości. Bardzo ładnie przylegają do dłoni, nie ma żadnych luzów, jest bardzo długi rzep, więc naprawdę nawet na damską dłoń szczupłą będzie można ten pasek zapiąć, bo się zapina, no tu już aż nie tak mocno, ale naprawdę na szczupłe nadgarstki to wejdzie, także nie będzie tych problemów, które się czasami pojawiają u innych firm, że paski są za luźne, wpinanie, wypinanie, wszystko jednym palcem też nawet się da tej samej ręki. Rękojeść korkowa, także tutaj ta góra, ten uchwyt to jest na pewno ogromny plus. Dodam jeszcze, że ta cała lamówka dookoła, tu nadgarstka, pomiędzy kciukiem i palcem, to wszystko jest wykonane z materiału odblaskowego. Także w nocy idziemy i błyszczymy. Są to chyba rękawiczki, które tego materiału odblaskowego mają najwięcej. Na kijach tu nic odblaskowego więcej nie ma. Także słuchajcie, ten model, jeśli szukacie kików do rekreacji, modelu bardzo takiego solidnego, ale podstawowego, nie rujnującego kieszeni, to na pewno posłuży ładnych parę lat.
nic mi nie odpadło, wszystko się trzyma. Zakres regulacji mamy od 92 cm do 130 cm z dużym zapasem. Wszystko to solidnie, lekko, łatwo chodzi, nic nie trze. Naprawdę wydaje mi się, że Vipole zasługuje na to, żeby i u nas w Polsce znalazła swoich fanów i tego Wam życzę, żebyście mieli gdzieś okazję z tymi kijami pochodzić. Jeśli się uda, to spróbuję jeszcze za jakiś czas może złapać jakiś lepszy model, który będzie można polecić też osobom, które chodzą więcej i intensywnie i wtedy porównam je do tych innych również kijów z tej wyższej półki.